Halo, halo, witam serdecznie chyba w 29 już odcinku z serii Alan Wake 2. No i w dzisiejszym materiale musimy powrócić do Parliament Tower, czyli tam, gdzie właśnie główny bohater miał swoje mieszkanie. Więc w sumie czeka nas trochę dalsza eksploracja. Ostatnio byliśmy w kinie, patrząc na mapę, jeszcze zobaczmy. No tak, jesteśmy tędy. No musimy tędy wrócić, więc kilka alei zobaczymy. Dobra, to jakoś prędzej uciec, może tędy? Zaraz zobaczę. Mam jeszcze jakieś tajemnicze latające artefakty, ale nie wiem, co to może oznaczać. Nie, chyba już wszystko zablokowane z tego, co widać. Chociaż w sumie... Zaraz. Jest i skrót. Tak, wcześniej musieliśmy jednak przez główną myjnię się udawać, więc jednak trochę nadrabialiśmy. W sumie jest też trochę mniej duchów niż za ostatnim razem. Chociaż nie, po raz kolejny pojawiają się kolejne. O, trzeba uważać. Przejdźmy jak najszybciej, zaraz będziemy na miejscu. Trochę zmienił się przy okazji wygląd placu. Wcześniej mieliśmy jakąś... Wcześniej mieliśmy fontannę, teraz inaczej to wygląda w postaci jakiejś statuły. Dobra, zaraz zobaczę jeszcze główną historię, ale mamy przy okazji telefon. Więc oczywiście warto to zobaczyć. Chwila, moment. Czy mam jeszcze safe rooma w okolicy? Zobaczmy na szybkości. Dobra, wspaniała sprawa. Dalej nie możemy... Możemy przełączyć postać? Nie jest możliwe, dobra. Wydaje mi się, że właśnie historię bohaterki już w pełni sprawdziłam. Tylko jeszcze Alanem muszę dokończyć. Dobra, czyli zobaczmy jak tam telefon. Hello? Hello. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no. You won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. You need to go back to the talk show studio basement. Get Alice's photos from a shoebox there. Before you can go to Parliament Tower, you must put the photos into the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own deus ex machina? Really? Dobra, włóż zdjęcie. How many writers does it take to finish a story? One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I follow the steps he laid out for me. Alice's photo from the talk show building basement. I had to go back to get them. I bring the photos to the shoebox by the statue. Dobra, teraz idziemy w odpowiednią stronę. To właśnie jesteśmy w piwnicach studia. Ale gdzie się znajduje pudełko, to nie mam zielonego pojęcia. Jakoś tędy? Już nie pamiętam, prawdę mówiąc. Gdzie to się może znajdować? Może jeszcze zejdziemy zaraz niżej. Może się jednak trochę zgubić. Jeszcze... to jest krew czy woda? No już kiedyś eksplorowałem podobne tereny, ale jednak trochę inaczej wyglądały. Więc może idziemy w odpowiednią stronę, kto wie.
Czy to były pudełka? Nie wiem, czy to pudełko w sumie kiedyś odnalazłem. Były jedynie informacje. Coś tam może było. Alice's photos were in the talk show basement. I had to bring them to the Plaza shoebox in order to enter Parliament Tower. Only then could I finish the story. No to nie wiem, czy ja idę w dobrym kierunku. Coś mamy? Zdjęcia, rzeczywiście. Alice's photos. I recognize the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. I need to get them to the plaza. Alan, wake. I just want to go home. Dobra, czyli robimy postępy, tylko teraz będzie ciężej wrócić. Mamy różne zagrożenia. Nie, przepraszam, ja muszę mieć ze sobą światło i teraz wsadzić w telewizor. No, przy okazji safe room nawet nie wiedziałem, że jest w obecnym momencie. No dobra, to szybko zrobiliśmy zadanie i wracamy. Mamy przy okazji jakieś leczenie, niestety nic nie widzę. Trochę słaba sprawa. Trzeba będzie mocniej uważać. I had the photos now. I needed to put them into the shoebox by the statue. Tak, bo wcześniej nie było statuły, była jakaś inna konstrukcja, chyba fontanna. Jakieś dziwne te zdjęcia, kto by takie robił? No tak wygląda, jakbyśmy byli blisko zakończenia. Że może się dowiemy, co tam z żoną było. I'd been here many times before. I didn't know how many. This felt different. Like my last chance. If it wasn't already too late. Wszystkie windy nieczynne. Znowu dostaniemy jumpscare'a przy wejściu. Pamiętam, tak było za poprzednim razem, że jakieś zdjęcia były dziwne. A nie, tym razem jest inaczej. No dobra. Scratch was in there, writing his horror story. There was still time to stop him. I needed to get inside. Pokój ze spiralą jest najbardziej tajemniczy. O co może w nim chodzić? Photos, but I can't.
monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. Made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Odebrała sobie życie krótko po ukończeniu pracy nad Leżem Mroku. Będzie nam jej brakować, ale ona przetrwa. Dalej pokażemy jej ostatnie fotografie. Że jak się... po śmierci? Jak się zabiła? A nie, zaskoczyła, tak? Do jeziora? Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. No! I had seen this before. This was not Scratch. This was me, caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Dobra, to bardzo interesująca kwestia. Z tymi pętlami to się nie spodziewałem. Myślałem, że właśnie może być, że Alan jest rzeczywiście zły. Że to on doprowadził do wszystkich negatywnych kwestii, że na przykład ktoś się zabił. Ale z pętlami to bardzo interesujący wątek. Czy na przykład sam do siebie zaczął dzwonić i ostrzegać. Dobra, ale co będzie dalej?
Teraz będziemy grali chyba bohaterką, tak mi się wydaje. We did bring Wake back from the dark place with a song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! Are you okay? Oh, no! It's my fault! He got out with my face scratched! That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. Bitch, he's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake, with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it. And blast it with all you got. Co jest zbroją moją, kurde? Jeszcze potrafi czasem eksplodować i zaatakować. Oa. Już jesteśmy blisko. I teraz chyba nie zdążę. A, kurde. Znowu eksplozję, trzeba się ruszyć. Go,
ready. Gotta turn the lights. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem. Musiałem go zwabić do klatki. Już? Zamykacie? Nie da radę. Dobra, proszę bardzo, teraz chyba wystarczy nam czasu. Właśnie nie zauważam, że jeszcze jest drugi przełącznik, światło. Chyba zdążymy? Ja nie mogę, koleś ledwo co zdążył dosłownie. Już tyle wystarczy, come on! Co teraz ten? Straszny Casey. Folks, but it's official. Tearfest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Dobra, to są dosyć nieprzewidywalne wydarzenia. Kto by się spodziewał, że przejdzie z jednego na drugiego bohatera? Czyli teraz Casey będzie final bossem? A, już szukają. Właśnie nie wiem, co się jeszcze stało. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out. Like a horror movie I'd been forced to watch. The Dark Presence held all the cards now. Co ja w ogóle widzę za jakieś, nie wiem, wiry dziwne? A, bohaterowie znikli. Dobra, to jest dziwna sprawa. Przy okazji nie mamy absolutnie żadnego ekwipunku, ale z tego co wiem, w okolicy powinno być go całkiem sporo. Jednak w trakcie walki z bossem sporo żeśmy zostawili. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście byłaby jakaś opcja. Nie no, wszystko jest pozamykane. Nie, nie mamy klucza chyba. A ten, ta jeszcze bohaterka, zaraz zobaczymy. A, witam! Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple.
But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. What's the situation? I've never seen an entity break a Bureau containment unit like that. And now the Dark Presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he is the Clicker. Scratch, the Dark Presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. Scratch will go to Bright Falls and use the Clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. No dobra, dziękuję. I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. No właśnie, jeszcze przydałaby się amunicja, albo jakieś inne jeszcze kwestie przydatne. Coś tu niby dostaliśmy. Czyli z tą bohaterką już więcej raczej nie porozmawiam. W takim razie, co należałoby wykonać? Nie ma już żadnych dodatkowych materiałów w okolicy. Są wszystkie skrzynie, ale niestety pozamykane. Coś tam w sumie otrzymałem. W sumie te materiały, które miałem wcześniej. Są wszystkie, które akurat bohaterka miała ze sobą. Dosyć tajemnicza kwestia. A, no dobra, w takim razie misja jest taka, udaje się na parking. Czy jakoś po drodze... Kurde, nawet nie mogę już zobaczyć opcji. Znaczy, nie tych opcji, tylko... Ej, co jest? Też nie mogę się wspinać? Zaraz, zaraz. To jak ja mam się dostać na parking niby? Już nie znam żadnej innej ścieżki, niestety. Może tędy? Zaraz spróbujemy. Aha, rzeczywiście. I was awake again. Clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the Dark Presence. Głupia sprawa jest taka, że nie mamy dostępu do mapy. Trzeba będzie z pamięci wykonać misję. Jeszcze wszystko dosłownie w nocy się znajduje. Kurde. Czemu bohaterka nie mogła pójść z nami? Agentka jakaś tam. Przy okazji chyba mamy safe rooma na wprost. Zobaczymy. Tu mnie nie widzą. Czy warto by było teraz walczyć? No witam panowie, panie. Może pójdą w inną stronę. O kurde, zbyt wielu ich jest. Jeszcze trzeci się chyba pojawił.
Big broken door! No i jest sprawa raczej załatwiona, chociaż musiałem wykorzystać najlepsze bronie. Wyrzutnie. No ale sytuacja jednak tego wymagała. A chwila, moment. Przed chwilą widziałem jakiegoś safe rooma, gdzie on się znajduje. Coś mi ominęło tam na wprost chyba. Warto by było się zapisać. Ale kurde, jak to zrobić? Już nie poznaję wszystkich lokacji, nie pamiętam. Może właśnie od góry? Jak tam przeszedłem przed chwilą, zaraz byśmy skręcili. Właśnie najgorsza sprawa jest taka, że teraz nie mamy minimapy. Trzeba z pamięci mniej więcej wykonywać zadania. Nie przejdę, no. A to było to miejsce zbrodni, mniej więcej pamiętam. Oryginalne. No nie, ale ominęli! Ja nie mogę, co się... Znaczy... Jeszcze miałem auto jakiegoś aima, że ta na poprawkę wzięło i właśnie w bok. Wszystko wyszło niestety głupio. Teraz... Dobra, w sumie wydaje mi się, że może warto było przejść już tędy, to już bezpośrednio do parkingu. Nie wiem, czy ten safe room byłby rzeczywiście przydatny. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it. Getting stronger, waking up. I thought it was haunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into Scratch. Kurde, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy się przedostanę tak łatwo. Tam była jakaś bariera, kurde, u góry. Jeżeli mnie pamięć nie myli, coś tam się chyba zmieniło, jakaś... Jakiś konar chyba poległ, nie wiem, zobaczymy. No mam nadzieję, że już się przedostanę. Dobra, jeszcze inną ścieżką, ale by o wiele dłużej trwało niestety. Dobra, daliśmy radę.
I had to get to Bright Falls. See this through. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I had dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it? I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. This is not what I expected. Proszę bardzo, jaka przyjemna fabuła. Proszę bardzo, co się szykuje? To jest jakaś sztuczka. Nie mamy żadnej broni. Dobra, ale to już zrobię w kolejnym materiale. Zrobiłem całkiem duże postępy, więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne odcinki. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.